jest w nas zasada prawdziwego życia, centrum duchowego poznania, słońce. Siedem razy siedmiokrotne światło promieniujące z naszego wnętrza. Odkryć to światło, szukać jego śladów, znaleźć je, móc doświadczyć czegoś z niego, próbować podążać za nim, jest tym, co uosabia ta świątynia, ten potężny symbol ducha, który pragnie nas zjednoczyć. Jak to się dzieje? Gdzie to się zaczyna? Czy istnieje w nas punkt centralny, punkt wyjścia? Czy jest jakiś istotny początek, który możemy wyraźnie zidentyfikować, o którym możemy mówić? Cóż, drodzy przyjaciele, jeśli chcemy spojrzeć w górę, zwrócić nasze oczy ku światu, jeśli chcemy, aby nasze myśli wzniosły się ku niebu i słońcu, zawsze dobrze jest najpierw dogłębnie zbadać grunt pod naszymi stopami. Nie chodzi nam o grunt, po którym stąpamy. Tak naprawdę mamy na myśli coś znacznie głębszego. Grunt, czyli podstawowy fundament w nas samych. Gdyż zasadnicze dla nas pytanie brzmi: kim jesteśmy? Czy raczej, kim jesteśmy jako istoty ludzkie? Wszyscy tu obecni zdają sobie sprawę, że nie jest to proste pytanie. Wszyscy szukamy na nie odpowiedzi. Każda istota ludzka szuka tej odpowiedzi często przez całe swoje życie. Odpowiedzi na pytanie o prawdziwe życie, o wizję życia, która poprowadzi nas dalej.